Witam na kanale Kowal z tej strony, a dzisiaj opowiem wam o średnio udanej maszynie, która miała zastąpić wszystkim znany czołg T-34, ale jej się po prostu nie udało. To, że była średnio udana, nie znaczy, że nie była lepsza od T-34. Za to, co udało się dzięki tej maszynie osiągnąć, to, że była ona dla Sowietów koniecznym krokiem w dobrą stronę i doprowadziła do powstania innej, bardzo znanej sowieckiej maszyny, jaką jest czołg T-54. Odcinek o T-44 podzielę na dwie części, ponieważ mamy tutaj pierwszą serię prototypową, która różni się mimo wszystko dość mocno od pojazdu, który wszedł do produkcji seryjnej. Także w dzisiejszej części zajmiemy się pierwszym typem kadłuba, bo widzicie, zaczynając, to nie jest tak, że Sowieci klepnęli T-34 i fajrancik, ponieważ prace nad jego ulepszeniem, a wręcz zastąpieniem kompletnie nową i lepszą maszyną, trwały od samego początku. Pierwszą taką próbą był czołg, który nazywał się T-34M, a później był jeszcze T-43, ale o nich opowiem wam w innych odcinkach, bo zasługują na swoje własne materiały. To, co musicie wiedzieć teraz, to oczywiście to, że ani T-34M, ani T-43 nie były w stanie zastąpić czołgu T-34 i programy te poniekąd były po prostu nieudane, ale nie do końca. Jedną z wielu przyczyn niepowodzenia projektu T-43 była chęć ponownego wykorzystania sporej ilości komponentów z czołgu T-34. Oczywiście oznaczałoby to w przypadku sukcesu programu T-43, że znacznie szybciej i taniej będzie go wprowadzić do produkcji, ale był to jednocześnie główny powód ograniczeń tamtego projektu. W detale nie będę w tym materiale wchodził, ale dalszy rozwój programu T-43 był bezcelowy. Wspominam o tym, bo wnioski z tego programu pomogły w stworzeniu nowej maszyny. Biuro konstrukcyjne z fabryki numer 183, czyli Czarkowskiej fabryki lokomotyw, znanej też jako fabryka Małyszewa, doskonale sobie zdawało sprawę, że próby ponownego wykorzystania części z innych maszyn praktycznie zawsze kończą się w ślepym zaułku. Właśnie jak w przypadku projektu T-43. Tak więc grupa inżynierów kierowana przez inżyniera Morozowa, mając na uwadze, jaki los spotkał projekt czołgu T-43, rozpoczęła pracę nad innym pojazdem. Dodatkowo niemieckie czołgi Panthera, które pojawiły się w bitwie na Łuku Kurskim w lipcu 1943 roku, dawały tym inżynierom sporo do myślenia. Oczywiście parę takich niemieckich maszyn wpadło w ręce Sowietów i zostały one uważnie przestudiowane, w tym właśnie przez inżynierów z biura konstrukcyjnego fabryki numer 183. Jedno z rozwiązań, które przykuło uwagę tych inżynierów, było umiejscowienie wieżyczki na czołgu Panthera. Sowieckie czołgi miały przeważnie wieżę bardziej wysuniętą do przodu, a to właśnie bardziej centralne jej umieszczenie sprawiało, że cała maszyna była po prostu lepszą ogólnie platformą strzelecką. Oczywiście przez to Panthera była też czołgiem relatywnie wysokim i ciężkim, oraz oczywiście trapiło ją wiele innych problemów, ale inżynierom z fabryki 183 podobał się pomysł umiejscowienia wieżyczki czołgu bardziej centralnie. Była jednak pewna przeszkoda, mianowicie istniejący do tej pory typowy dla sowieckich czołgów układ kadłuba, czyli długi przedział silnikowy, nie pozwalał tego zrobić, bo w tym przedziale silnikowym była również skrzynia biegów i taki rozkład przedziału silnika powodował, że przedział bojowy był znacznie krótszy niż w maszynach ze skrzynią biegów z przodu. Inżynierowie z biura projektowego fabryki numer 183 mieli dwie możliwości. Albo wydłużyć przedział bojowy, co przełożyłoby się na znacznie cięższą maszynę, albo zmniejszyć jakoś wielkość przedziału silnikowego. Chwilę debatowano, jak to zrobić, ale zdecydowano się w końcu na to drugie rozwiązanie. Tyle, że zmniejszenie przedziału silnika nie było prostym zadaniem. Jedynym możliwym rozwiązaniem, aby to osiągnąć, było prostopadłe umiejscowienie silnika, gdzie prawie zawsze wcześniej silnik był umieszczony wzdłużnie. Nie było to także nowe rozwiązanie, bo zrobiono już coś takiego w czołgu T-18, czyli maszynie z 1927 roku, ale było to na tyle dawno temu, że pracę nad takim umiejscowieniem silnika trzeba było rozpocząć od zera. No i też czołg T-18 miał specjalnie zaprojektowany do tego właśnie celu silnik ze zintegrowaną skrzynią biegu. No i w przypadku nowej maszyny trzeba było pracować z silnikiem W2, bo został on już po prostu odgórnie wybrany. Oznaczało to jedno, połączenie poprzeczne umieszczonego silnika W2 ze skrzynią biegów będzie bardzo skomplikowane. W listopadzie 1943 roku do Ludowego Komisarza Produkcji Czołgów, czyli Małyszewa, trafił projekt czołgu średniego T-44, a w tym projekcie objaśnione zostało, że rozwój czołgu T-44 został podyktowany celem powiększenia przedziału bojowego bez przekraczania masy 30 ton. W notatce poinformowano również, że prostopadłe umieszczenie silnika, a co za tym szło, niewielkie poszerzenie kadłubu pozwoliło umieścić na tej maszynie pierścień wieży o średnicy 1800 mm. Dla porównania, w zależności od wersji też, ale w T-34 pierścień wieży miał około 1600 mm.
Dodatkowo w czołgu T-44 zmniejszono wysokość kadłuba, dzięki czemu czołg był niższy niż T-34 i znacznie niższy niż na przykład czołg Pantera. No i projekt był na tyle obiecujący, że już 22 listopada 1943 roku Małyszew podpisał rozkaz o numerze 705, który mówił o budowie eksperymentalnego czołgu T-44 zaprojektowanego właśnie w fabryce 183. W rozkazie było też pozwolenie na zbudowanie dwóch prototypów z terminem do 1 lutego 1944 roku. Twierdzono również oczywiście, że przed rozpoczęciem produkcji konieczne jest udoskonalenie projektu, oczywiście, ale najpierw te prototypy trzeba zbudować, zobaczyć jak to się w ogóle będzie spisywać. No i do tych prototypów wieżyczka wykonana została ze stali walcowanej, co budziło pewne zastrzeżenia z punktu widzenia potencjalnej masowej produkcji, znaczy tak było w projekcie, jeszcze nie w prototypie. Dodatkowo na tylnej części kadłuba powstało wybrzuszenie, ponieważ W2 był do niego po prostu za wysoki. No i też na tej podstawie opracowano specjalny wariant silnika W2, w którym pompa wody i oleju została przeniesiona z dolnej części na boki silnika, dzięki czemu udało się go wepchnąć do tak niskiego kadłuba. I ten silnik nazywał się W2-44, bo był na czołgu T-44. W tym rozkazie mowa też o zamontowaniu karabinu przeciwlotniczego na wieży oraz o usunięciu zbiorników paliwa z przodu pojazdu. No i jak widzicie na zdjęciach prototypu, kierowca siedział w kabinie, która wystawała nad przednią płytę. Ale nie uprzedzajmy faktów. Tydzień później, 27 listopada 1943 roku, główny zarząd uzbrojenia przygotował wymagania taktyczno-techniczne dla czołgu średniego. Co prawda tam w tych wymaganiach typu nie podano, ale wyraźnie chodziło o czołg T-44. Także główna dyrekcja uzbrojenia miała dla niego własną wizję. W wymogach wymieniono górną przednią płytę kadłuba o grubości 90 mm i front wieży o grubości 110 mm. Zamiast karabinu maszynowego DT miał być zastosowany karabin SG-43 sprzężony, a także na wieży przeciwlotniczy karabin maszynowy Deszka. Wstępnie tutaj planowano zastosować silnik W2IS, czyli ten dla IS-ów skonstruowany, o mocy 520 koni z przekładnią planetarną z dwustopniowym mechanizmem obrotu. Na zębatkę napędową zamiast przekładni klatkowej zastosowano by koło zębate. Tyle, że no nie nad każdym żądaniem wymienionym w rozkazie 705 i wymaganiach głównego zarządu uzbrojenia pracowano. Na przykład główny zarząd uzbrojenia właśnie wymagał przekładni planetarnej, ale tutaj Morozowowi udało się obronić istniejącą pięciobiegową przekładnią mechaniczną. Trzeba by ją przerobić ze względu na zmieniający się układ, ale był to mniejszy problem niż przekładnia planetarna, nad którą pracowano ponad rok i dalej jej nie dopracowano. Zignorowano także szereg innych wymagań, takie jak grubość pancerza i karabin przeciwlotniczy. Odrzucono także pomysł zainstalowania karabinu maszynowego SG-43. Oczywiście karabin maszynowy zasilany z taśmy byłby spoko, ale najpierw musiał zostać przyjęty do służby, a jeszcze nie został przyjęty do służby. Tak więc w T-44 w prototypach nadal używano masowo produkowanego karabinu maszynowego DT. I tutaj ciekawa sprawa, bo sam Stalin był bardzo zainteresowany tym czołgiem. Latem 1942 roku... On sam zresztą odrzucił T-34M, zauważając, że z nowym czołgiem nie należy się spieszyć, tyle że T-44 wywołał inną reakcję. Tutaj według dziennika Małyszewa Stalin po raz pierwszy dowiedział się o T-44 podczas prezentacji 27 grudnia 1943 roku. Fabryka numer 183 rozpoczęła już tutaj pracę nad prototypami i tutaj Stalin uważnie wysłuchał prezentacji i nakazał jak najszybsze zakończenie montażu i prób. Później też często pytał o stan projektu. Taki stopień zainteresowania jest łatwo wytłumaczyć. T-34-85 wprowadzony do produkcji w styczniu 1944 roku nie miał stać się głównym czołgiem średnim, ale tylko wszyscy wiedzieli, że był to czołg tak jakby pośredni, zanim wprowadzą do produkcji coś nowego, co po prostu T-34 zastąpi. Potrzebny był po prostu nowy czołg średni o większym opancerzeniu i potencjale modernizacyjnym, bo naprawdę T-34 już było rozciągnięte jak kostka masła na za dużej ilości kromek chleba, że tak powiem. No i na naradzie 13 lutego 1944 roku Stalin zaproponował przyspieszenie prób T-44 i jak najszybsze rozpoczęcie produkcji seryjnej. Tyle, że początkowo plan zakładał dwie różne wieżyczki dla prototypów. Pierwszy prototyp otrzymał pierścień wieżyczki o szerokości 1800 mm i 85 mm działo D5T. Za to drugi prototyp otrzymał to samo działo, ale z pierścieniem wieżyczki o szerokości 1600 mm, co jest łatwe do wytłumaczenia, no bo takie wieże już były produkowane o takiej szerokości pierścienia dla czołgów T-34. No i tutaj wieżyczka pierwszego prototypu na tym szerszym pierścieniu wieży przypominała bardziej projekt wstępny, ale biuro projektowe wprowadziło wiele zmian, w tym na przykład rodzaj pancerza. Wieżyczka była teraz odlewana z przyspawanym dachem i zastosowanie odlewu pozwoliło na stworzenie skomplikowanego dość kształtu tej wieży.
na przykład nachylenie lewej i prawej strony wieżyczki było różne, co jeżeli miałoby to być produkowane z gotowych elementów i tylko spawane, no to byłoby to bardzo trudno uzyskać, byłoby to bardzo drogie i skomplikowane w produkcji. Zresztą konstrukcja była podobna do wieżyczki drugiego wariantu nieudanego T-43, o którym opowiem wam kiedy indziej. Tyle, że wieża na T-44 miała bardziej pochyłe boki. Z przodu dodano duże wycięcie, co widzicie na prototypie, bo w przeciwnym razie wieżyczka w pewnych pozycjach zasłaniałaby właz kierowcy. Także wieża miała dość dużą szyję przez ten właz kierowcy. Ale też wieżyczka z pierścieniem, tym mniejszym, 1600 mm, nie była również przypadkiem jednym z głównych powodów tak naprawdę, oprócz tego, że już takie wieżyczki produkowano dla T-34, było to, że pierścień o szerokości 1800 mm wymagałby nowych narzędzi, a więc i więcej czasu na ustawienie produkcji. Pierścień wieżyczki 1600 mm był już, tak jak wspomniałem, w produkcji dla T-34-85 i wieżyczka z mniejszym pierścieniem była również lżejsza. No ale tam też dolna część wieżyczki również była podniesiona ze względu na to, że z przedniej płyty no wystawała ta kabina kierowcy. No i podobnie jak w przypadku pierwszego wariantu, zwiększało to szanse na trafienie wrogich pocisków w pierścień wieżyczki lub nawet na rykoszet w dach kabiny kierowcy. No i ostatecznie trzeci wariant wieżyczki został opracowany w lutym 1944 roku i został on zamontowany na kolejnym prototypie. Tutaj zależnie od źródeł niektórzy mówią o tym, że zamontowano to na drugim prototypie, ale no tak naprawdę nie było, bo mamy zestawienie historyczne Głównego Zarządu Uzbrojenia, które mówi o tym, że Małyszew nakazał produkcję trzeciego prototypu T-44 w lutym 1944 roku. No i czołg ten był taki sam jak pierwszy prototyp, ale zamiast D5T zamontowano 122 mm działo D25, ale tutaj w wersji 44, czyli nie było to D25T, tylko było to D25-44. No w tym wypadku działo to miało o około jakieś 3% słabszy ładunek miotający niż D25T, w łączeniu też z mniejszymi i lżejszymi elementami po prostu samego działa, ale było też tak, że bo opracowano jednocześnie nabój, który był jednoczęściowy, za główną wadę D25T uważano to, że była to armata rozdzielnego ładowania. Także próbowano opracować jednoczęściowy nabój, co się zresztą udało. Sam montaż armaty nie stanowił problemu, gdyż opracowano pierwszy wariant wieżyczki z zapasem miejsca właśnie na jakiś upgrade w przyszłości na większe działo. No i w tym samym czasie pojawienie się D25, czyli tej 122 mm armaty, było spowodowane po części próbami przeciwko Panterze i Ferdynandowi, gdzie 85 mm D5T nie mogło przebić górnej przedniej płyty Pantery z żadnego zasięgu, podczas gdy D25, ta 122 nie miała z nimi żadnych problemów, ale to już powinniście wiedzieć z mojego odcinka o czołgu IS-2. W trakcie dopracowywania maszyny zmienił się również sposób przechowywania amunicji. Początkowo wszystkie 54 naboje 85 mm armaty były przechowywane w jednym stajaku w przedniej części kadłuba. Rozwiązanie to było wygodniejsze niż rozmieszczenie ich na podłodze przedziału bojowego, ale nie było idealne. Ale no trzeba było wprowadzić nowy układ. Cztery naboje były przewożone w gotowym stojaku po prawej stronie wieżyczki, jak w czołgu T-34-85. 5 kolejnych naboi było po lewej stronie i 12 kolejnych naboi przenoszono w popiersiu wieżyczki. No i ilość amunicji w przedniej części kadłuba została zmniejszona do 33 sztuk, przez co też zwiększyło się miejsce dla magazynu amunicji dla karabinu DT i tam udało się wcisnąć 44 magazynki do tego karabinu maszynowego. No ale pojemność amunicji w trzecim wariancie, czyli tym ze 122 mm armatą, była mniejsza, a wynosiła tylko 24 pociski. No i tutaj podwozie wszystkich tych trzech prototypów było identyczne, tutaj kadłub nie uległ zmianie w stosunku do projektu wstępnego jakoś bardzo. Biuro projektowe postawiło sobie za cel przede wszystkim uodpornić ten kadłub na 75 mm armatę PAK-40, bo była to najbardziej rozpowszechniona wówczas w armii niemieckiej broń przeciwpancerna. No i o ile front kadłuba teoretycznie był w stanie to znieść, no to front wieżyczki był znacznie mniej odporny. Szacowano, że PAK-40 mógł ją przebić z zasięgu nawet 1400 metrów lub oczywiście bliżej, bo policzki miały grubość 45 mm z przyspawanym w górnej części pancerzem aplikowanym o grubości 30 mm. Także całkowita grubość policzków w prototypie wynosiła 75 mm. Ale tutaj kadłub był bardzo niski, tylko 830 mm wysokości z przodu i przez ten podniesiony troszeczkę pokład silnika 965 mm z tyłu, także mniej niż metr. No ale w tych prototypach no wciąż nie udało się zrezygnować z tej kabiny
kierowcy. Także pomimo żądania Małyszewa dotyczącego zmiany silnika, również tam jeszcze jedna niesnaska wyszła, fabryka numer 75, czyli Czelabinsk, dostarczył zwykłe silniki W2 i S, zapewniając, że wybrzuszenie w podłodze komory silnika pozostanie. Przynajmniej na prototypach. No i tutaj nic też nie zrobiono z tylną płytą, która była po prostu pionowa i podatna na działanie niemalże każdej broni przeciwpancernej. Jeżeli chodzi o układ chłodzenia silnika, pozostał on bez zmian, zmieniono natomiast układ paliwowy. Dodano 3 zbiorniki paliwa o łącznej pojemności 420 litrów, które zostały umieszczone w 2 przedziałach pomiędzy silnikiem a przedziałem bojowym. To się różniło od późniejszych wariantów T-44, również układ wydechowy był inny, tutaj były 2 rury i obydwie znajdowały się po lewej stronie i odprowadzały spaliny do tyłu. Jeżeli chodzi o układ skrzyni biegów, również nie uległ większym zmianom. Tutaj pomimo prośby wojska tak naprawdę o zastosowanie planetarnego mechanizmu przekładni, no to T-44 zachował sprzęgła cierne, ale w przeciwieństwie do T-34 były one zainstalowane na wałkach napędu końcowego. No i taka konstrukcja była, można powiedzieć, podejściem bardzo bezpiecznym, ale miała na celu stworzenie bardziej niezawodnego systemu. Zresztą z odcinka o Su-76M powinniście wiedzieć, jakie skutki mogą spotkać inżynierów wprowadzających nie do końca sprawdzone jeszcze rozwiązania. A jak wspomniałem wcześniej, ta skrzynia, ta przekładnia planetarna, no nie była jeszcze po prostu gotowa. I wracając jeszcze do prototypów, no to montaż 2 pierwszych zakończono dość szybko i jako pierwszy wszedł do prób prototyp z pierścieniem wieżyczki o szerokości 1800 mm, czyli tym większym, i działem D5T 85 mm. Tutaj ważenie wykazało, że wariant z tym większym pierścieniem wieży ważył aż 30,5 tony, prawie tam chyba 100 kg brakowało do 30,5 tony. I wyszło na to, że było to 0,5 tony więcej niż się spodziewano. Niemniej jednak była to nadal tona mniej niż produkcyjny T-34-76. Nie 85, tylko 76. I co ciekawe, no drugi prototyp z pierścieniem wieżyczki o szerokości 1600 mm po prostu nie został zważony. No i w pierwszym zestawie prób czołg T-44 przejechał 590 km i co ciekawe, towarzyszył mu produkcyjny T-34, który miał służyć po prostu jako porównanie. Czołg ten przejechał 25 stycznia 240 km ze średnią prędkością 21,8 km na godzinę. Później 27 stycznia czołg przejechał 250 km, tutaj średnia prędkość wynosiła 24,4 km na godzinę. I dla porównania właśnie, średnia prędkość T-34 w tych samych warunkach wynosiła odpowiednio 20 i 23 km na godzinę, czyli T-44 był szybszy. Dodatkowo T-44 zużywał średnio między 220 a 230 litrów na 100 km, a dla porównania T-34 w tych samych warunkach jadąc wolniej zużywał od 230 do nawet 330 litrów na 100 km. Także różnica jest ogromna. W czasie tych testów czołg działał mniej więcej niezawodnie, powiedzmy z wyjątkiem kilku drobnych pierdół, takich jak na przykład samoczynne otwieranie się portu obserwacyjnego kierowcy. Stwierdzono także nadmierne zużycie kół zębatych sprzęgła, ale to nam później, jak to rozebrali na części, to wyszło, że to była wada fabryczna tych elementów po prostu, a nie faktycznie tak, jak to miałoby działać w produkcji seryjnej. Także próby wykazały nie tylko większą prędkość i mniejsze zużycie paliwa, ale także dodatkowo zmniejszenie wysiłku potrzebnego do kierowania czołgiem. T-34 potrzebował od 20 do około 25 kg tak jakby naporu na drążki kierowcy do kierowania, za to prototyp T-44 potrzebował tylko od 13 do 16 kg takiego naporu. Także naprawdę nie dość, że zużywał mniej paliwa, jeździł szybciej, to jeszcze łatwiej się nim kierowało. Zanotowano także, że nastąpiła wyraźna poprawa obserwacji z punktu widzenia kierowcy. Dodatkowo no, inne porty obserwacyjne na czołgu też jakoś lepiej to po prostu się udało rozmieścić na czołgach T-34. No i doszło do prób strzeleckich, które również zakończyły się sukcesem. Załoga w ciągu 95 sekund oddała 12 strzałów z wieżyczki w różnych pozycjach. Tutaj próby strzeleckie ustaliły również, że stężenie dymu w wieżyczce nie było nadmierne. No ale to był ten pierwszy prototyp z szerszym pierścieniem wieży. Drugi prototyp również pomyślnie przeszedł próby mobilnościowe, opiewające na, no akurat mało, 231 km, ale jeżeli chodzi o trzeci prototyp, ten z pierścieniem wieżyczki 1800 mm i działem 122 mm, to on akurat pokonał na próbach największy dystans 2340 km. No i tam zanotowano średnią prędkość 24 km na godzinę i spalanie średnio 210 litrów na 100 km, ale do detali tych prób przejdziemy zaraz. W lutym 1944 pierwszy prototyp T-44, który tam przechodził próby, został wysłany również do Moskwy, aby pokazać go władzom.
Drugi prototyp został wysłany do Kubinki, a trzeci czołg, ten ze 122 mm działem, pozostał w fabryce numer 183 do prób mobilności właśnie. I o ile te próby mobilności uznano ogólnie za zadowalające i zużycie elementów było ok, o tyle próby strzeleckie no nie były tak udane. Szybkostrzelność wynosiła maksymalnie 3 strzały na minutę, ale głównie to 2 tak naprawdę, co było teoretycznie znośne dla czołgu IS-2 i działa samobieżnego ISU-122, ale zdecydowanie niewystarczające dla czołgu średniego. Zwrócono również uwagę na pojemność amunicji, która była po prostu zbyt mała. No i wiosną 1944 roku podjęto decyzję o porzuceniu pomysłu zamontowania działa D-25 kalibru 122 mm w wieżyczce czołgu T-44. Wracając do drugiego prototypu, który przybył na poligon w Kubince, to tam przejechał kolejne 300 km i tutaj rozkaz wydany 18 lutego nakazywał rozpoczęcie prób 20 lutego i zakończenie ich do 3 marca. Tak krótki termin był bezpośrednio związany z zainteresowaniem Stalina tym czołgiem i jego poleceniem przyspieszenia nad nim prac. No ale w rzeczywistości próby rozpoczęły się jeszcze wcześniej, bo już 19 lutego, skoro sam Stalin patrzył, to trzeba po prostu się wykazać i trzeba to zrobić jeszcze szybciej niż same rozkazy nawet o tym mówią. No i tam w Kubince w trakcie tych testów do tego 3 marca ten drugi prototyp przejechał 1022 km i tutaj ze względu na szybki charakter prób, no nie badano szczegółowo zużycia podzespołów, nie rozbierano tego czołgu na części pierwsze, dokonano jedynie zewnętrznego przeglądu, no i opis techniczny z Kubinki też był oparty na sprawozdaniu po prostu fabryki. Takie było to karkołomne tempo, że po prostu nikt tego za dokładnie nie sprawdzał. Jeżeli chodzi o detale tych testów, to czołg przejechał 387 km po autostradzie, 520 km po drodze gruntowej i 105 km w terenie. No i te próby odbywały się pod sam koniec zimy i pogoda po prostu ich nie ułatwiała. Mimo to czołg osiągnął maksymalną prędkość 52,6 km na godzinę, ale tutaj testerzy zaznaczyli, że w lepszych warunkach prędkość maksymalna mogłaby być wyższa. Średnia, taka prawdziwa prędkość na zaśnieżonej autostradzie wynosiła 35 km na godzinę i również zaznaczono, że mogłaby być wyższa. To, co ograniczało tą prędkość, było przegrzewanie się układu olejowego. Zaraz się dowiecie dlaczego. Jeżeli chodzi o spalanie, to wyszło na jakieś 208 litrów na 100 km. Takie średnie. Ze względu też no, na te trudne warunki, średnia prędkość na drogach gruntowych była niższa i wynosiła tylko 16,1 km na godzinę. Tam spalanie wzrastało do 268 litrów na 100 km. No i wreszcie średnia prędkość w takim prawdziwym terenie wynosiła tylko 11,4 km na godzinę, a spalanie wzrosło aż do 520 litrów na 100 km. Także na tej podstawie oceniono zasięg przelotowy w warunkach zimowo-wiosennych jako powiedzmy wynoszący 187 km w autostradach, 145 km po drogach gruntowych i tylko 73 km przez trudny teren. No i też te trudne warunki drogowe czy tam pogodowe przełożyły się na słabe wyniki podczas prób przeszkodowych. Zamarznięta ziemia pokryta była lodem i nie pozwalała czołgowi pokonać nawet 20-stopniowego zbocza. W porywach czołg mógł pokonać zbocze o nachyleniu 25 stopni, ale tam trzeba było bajery przy gąsienicach robić. Ale na nic bardziej stromego no nie starczało po prostu w takich warunkach przyczepności. No ale było to mniej więcej tyle samo co w przypadku czołgu T-34, także nie wypadało to i tak jakoś bardzo źle. T-44, te prototypy mogły też jeździć po zboczach przechylone o 15-16 stopni, zanim zaczęły się ślizgać, tyle że no, w takich warunkach również siła potrzebna do prowadzenia czołgu wzrastała do 25 a 30 kg naporu na dźwignię. Także no tutaj już w trudnych warunkach tym czołgiem jeździło się identycznie jak T-34 w średnich warunkach. No i na tym poligonie w Kubince zmierzono również środek ciężkości czołgu. I tutaj okazało się, że przesunął się on do tyłu na tyle daleko, że wpłynął na mobilność czołgu w terenie pozytywnie. Ale pojawiły się skargi na system chłodzenia. Tutaj chłodzenie powietrzem silnika i zbiornika oleju okazały się po prostu niewystarczające. Dodatkowo zbiornik oleju znajdował się obok układu wydechowego, co bardziej go jeszcze nagrzewało i stąd wynikały głównie problemy właśnie z niemożliwością osiągnięcia maksymalnych możliwych prędkości. Bo tam temperatura oleju sięgała 110 stopni nawet w warunkach zimowo-wiosennych. Do tego dodać jeszcze trzeba, że były problemy z napędem wentylatora, który ciągle się psuł. Narzekano również na niezawodność układu napędowego i kół napędowych. Nadal występował także główny problem z czołgów T-34, czyli nadmierne niszczenie się obręczy kół jezdnych.
No ale to nie koniec, bo narzekano również na warunki załogi. Siedzenie dowódcy było zbyt niskie, a jego możliwości obserwacyjne częściowo utrudniał peryskop strzelca i osłona wentylatora na wieży. Co więcej, fotel działonowego był wyraźnie pochylony w lewo. Skarżono się również na elektryczny napęd wieżyczki, przełączenie ręcznego i elektrycznego trawersu wieżyczki w jeden, tak jak połączenie w jeden uchwyt, uznano za nieoptymalne. Tam się bodaj, że albo się ręcznie kręciło wajchą, albo się tą wajchę ustawiało w odpowiedniej pozycji, blokowało się i wtedy przechodziło się na napęd tak jakby elektryczny, co wprowadzało sporą konfuzję, szczególnie w warunkach bojowych. Dodatkowo, ładowniczy po prostu nie posiadał swojego siedziska. Jeżeli chodzi o kierowcę, to poprawa obserwacji, o której wspomniałem wcześniej, była tylko częściowa, poprawa widoczności była tylko częściowa, bo jeśli wszystkie jego luki były zamknięte, w tym przedni port obserwacyjny, to widoczność radykalnie się zmniejszała i była po prostu do dupy. I tam w tych prototypach nie zrezygnowano jeszcze z zamontowania kadłubowego karabinu maszynowego i był on po prawej stronie kierowcy i jak się okazało, przeszkadzał on w zmianie biegów. No ale próby ogniowe wypadły całkiem pomyślnie. Działo D5T zainstalowane w T-44 było bardzo precyzyjne. Teoretyczna maksymalna szybkoszczelność 10 strzałów na minutę została potwierdzona w praktyce, bo taką właśnie szybkoszczelność osiągnięto na poligonie. Tyle, że no taka prawdziwa, ta celowana szybkostrzelność była niższa i wynosiła do 5 strzałów na minutę. Zanotowano również, że tylko stojak wieżyczki na amunicję był wygodny w użyciu, bo trudno było sięgnąć do stojaka w przedniej części kadłuba, no ale magazyn podłogowy w T-34 był jeszcze gorszy, więc ogólnie przymknięto na to oko, uznano, że jest dość dobrze, można nad tym popracować jeszcze, ale jest całkiem okej. Także wyniki tych wszystkich prób były po prostu mieszane. Komisja zgłosiła wiele wniosków o zmiany, na przykład o usunięcie wybrzuszenia pod komorą silnika, gdyż no, prototypy wciąż nie miały tego silnika W244, tylko miały W2IS. Należało także wprowadzić poprawki procedur serwisowych. Mimo to we wnioskach stwierdzono wyższość T-44 nad czołgiem T-34, no i ze względu na duże zainteresowanie pojazdem odgórne, fabryka 183 otrzymała polecenie wprowadzenia poprawek w ciągu miesiąca i przedstawienia ulepszonego czołgu do prób. No i tutaj jedną z głównych różnic między czołgiem T-44 a jego nieudanymi poprzednikami, które też miały zastąpić T-34, było to, że przeszedł on poważne próby, takie z prawdziwego zdarzenia. No ale też poza większą ilością prób i dodatkowym prototypem wysłanym na poligon w Kubince, projekt kadłuba był dokładnie badany, no i w tym celu w fabryce numer 183 zbudowano dodatkowy właśnie jeden kadłub, który na początku kwietnia przeszedł próby penetracyjne na uralskim poligonie artyleryjskim. Tak wiele prób i tak dokładne próby były spowodowane osobliwościami konstrukcyjnymi czołgu. Jak już wspomniałem, biuro konstrukcyjne odpowiedzialne za ten czołg twierdziło, że jest on od frontu odporny na 75 mm paka 40 każdych warunkach. Twierdzenie to jest jedno, ale rzeczywistość to drugie. Ponieważ czołg miał zastąpić T-34-85, opancerzenie było krytyczną kwestią. Ale w kadłubie tego T-44 był jednak jeden element, który wzbudzał wiele obaw, mianowicie była to kabina kierowcy. Bo ta kabina wymuszała wcięcie w czole wieżyczki, które było przez to bardziej podatne na pociski wroga. Było to spowodowane tą kabiną kierowcy, która też była uważana za słaby punkt czołgu. No i zresztą front wieży nie był tak mocny jak reszta frontu kadłuba, tak? No i doszło do właśnie tych prób strzeleckich i co prawda w próbach nie użyto paka 40, ale zamiast niego użyto 76 mm działa F34 z T-34 oraz 85 mm działa 52K, czyli przeciwlotniczej 85 po prostu. Tutaj strzelano z 50 metrów i jako pierwszy ostrzelany został przód kadłuba. Na początku powstały tylko małe wgniecenia, ale wkrótce pojawiły się pęknięcia, zwłaszcza po trafieniu pociskami 85 mm. Największy problem stanowiło trafienie w kabinę kierowcy, jak zresztą przewidywano, bo pierwsze trafienie oderwało kawałek o wymiarach 220 na 110 mm i spowodowało po prostu pęknięcie w spawach czy tam w spoinach, jak ktoś się chce trzepiać. Ogólnie oznaczało to, że kierowca zginąłby od pierwszego trafienia i strzelanie do portu obserwacyjnego również zakończyło się słabo. Pierwsze trafienie zrobiło wyrwę o wymiarach 100 na 150 mm. I strzelano tam z F34, czyli 76, a jak wiemy, była ona słabsza od paka 40, więc pojawiły się niesnaski. Przecież fabryka 183 twierdziła, że kadłub jest odporny na właśnie paka 40, a F34 sobie z tym radziło. Za bardzo wrażliwy punkt frontu również uznano nośniki kół zębatych, które troszeczkę wystawały. Oczywiście dla formalności strzelano również w bok i tył, no i odporność tych miejsc jest oczywiście słabsza, boki można było przebić pociskiem 76 mm bez problemu, ale tutaj pod kątem sytuacja była inna, pancerz mógł wytrzymać trafienie z tego działa pod kątem 60 stopni, ale nie na długo,
bo był on składany z paru elementów, no i w spawach zaczęły, czy tam w spoinach zaczęły powstawać pęknięcia, ale no spełnił on swoje zadanie pod tymi kątami 60 stopni, bo zatrzymał pocisk. No i po tych próbach komisja stwierdziła, że kabina kierowcy powinna zostać albo przeprojektowana, albo kompletnie z czołgu po prostu wywalona. Uznano też, że nachylenie dolnej płyty przedniej powinno być zwiększone do takiego samego kąta jak płyty górnej, no i należało również zmienić jakoś osłonę tych kół zębatych. Stwierdzono wtedy także, że boki muszą być wykonane z jednego kawałka stali, a nie z kilku. No dzięki temu no, były trudniejsze w produkcji, ale też bardziej wytrzymałe, no nie było możliwości, że pękną gdzieś na spoinach. No i wszystkie te zmiany miały być wprowadzone do ulepszonych czołgów T-44 zbudowanych z uwzględnieniem właśnie wyników prób na poligonie. T-44 musiał zostać radykalnie zmieniony, a termin produkcji przez to został przesunięty. No i 23 marca Ludowy Komisarz Produkcji Czołgów, czyli Małyszew, wydał rozkaz zbudowania dwóch kolejnych prototypów czołgu T-44, oczywiście tym razem z usuniętymi stwierdzonymi wadami. Tam nakazano również zmianę rozmiaru kół jezdnych na taką samą średnicę, jaką mają czołgi T-34. I na tym na razie zakończymy ten odcinek jako część pierwsza, ponieważ podwozia pierwszych prototypów od kolejnych różniły się znacznie. No na tyle, że maszyny te zasługują na osobny odcinek i nie chcę tu was trzymać 3 godziny w jednym materiale. Także przejdziemy sobie teraz powolutku do części rozrywkowej i to rozdzielenie tego odcinka jest również podyktowane jedną rzeczą. Mianowicie w części rozrywkowej gramy w grę War Thunder, tak? I akurat w grze War Thunder mamy i T-44 z 85mm armatą, i T-44 ze 100mm armatą, o którego powiem wam w następnym odcinku, ale mamy również T-44 ze 122mm armatą D-25-44. Jak widzicie teraz na ekranie, faktycznie mamy tutaj ten pierwszy kadłub i dzięki temu możemy się uważniej przyjrzeć. Oczywiście ten model ma parę błędów, ale możemy się uważniej przyjrzeć, o co chodziło. I jak widzicie tutaj, to jest osłona kół zębatych przednich i one są po prostu za bardzo odsłonięte. Tak samo no ten front, przednia dolna płyta jest pod innym kątem niż przednia górna płyta. Mamy tutaj ten weak spot w postaci kabiny kierowcy i jak widzicie tutaj właśnie teraz troszeczkę lepiej mi się na, to na modelu 3D widać. Ten pierścień wieży jest aż przesadnie odsłonięty, bo chodzi tutaj o to, żeby zrobić miejsce dla dołu wieży, żeby ona mogła po prostu przesuwać się nad kabiną kierowcy, tak? Także tu mamy wszystkie te bolączki. Jeżeli chodzi o tył, to akurat podłoga nie ma wybrzuszenia. Ja już sam nie wiem do końca, czy chodziło o wybrzuszenie w podłodze, bo te części tego silnika, które później w silniku W244 zostały przeniesione na boki, żeby ten silnik był niższy i się zmieścił do tego kadłuba. Jedne źródła mówią o wybrzuszeniu na dole kadłuba, a inne mówią o tym, że po prostu pokład silnika jest wyżej. I wygląda na to i na zdjęciach właśnie prototypów i tutaj również widzimy, że ten pokład silnika jest wyżej, a nie musi być wyżej, jeżeli zostałby dostarczony odpowiedni silnik. Także następne prototypy znacząco się różnią. Poza tym sama ta maszyna, również tutaj na wieży widzimy, o co chodziło. Tutaj mamy peryskop działonowego, tak? Tutaj jest optyka. Przepraszam, tutaj jest działonowy, tutaj jest jego optyka i również na wieży u góry widzimy osłonę wentylatora, tak? I to faktycznie, popatrzcie, dowódca od frontu, jak patrzył do przodu swoim peryskopem, no to zasłaniał mu ten peryskop działonowego, co się dzieje z tamtej strony pojazdu. Jeżeli patrzył w tą stronę, no to też nie widział zbyt wiele, bo znowu ta osłona wentylatora mu to zasłaniała. No i tutaj mamy jeszcze bardzo małą taką optykę dla ładowniczego. Ona teoretycznie troszeczkę zasłaniała, ale nie jakoś bardzo. Tak samo to gniazdo tutaj wieży. No, bez sensu to było trochę zrobione, że okej, dowódca dostaje swój peryskop obrotowy i ma swoje jeszcze porty obserwacyjne, jak widzicie, na stałe i ma swój peryskop, który jest trochę wyżej. No ale tak naprawdę kompletne umiejscowienie osprzętu na wieży, innych optyk i tak dalej znacząco mu utrudniało obserwację terenu. Co jest błędem w tym, bo wspomniałem, że ten, no, ten model w War Thunderze ma błędy, mianowicie błędem jest to, że ten front wieży ma 110 mm, nie powinien ich mieć aż tyle. Boki mają 80 mm, co jest w sumie dość zgodne z prawdą, ale ten front wieży powinien mieć maksymalnie chyba 90 mm. Także tutaj myślę, że ktokolwiek projektował ten model, czy to był pracownik Gaijina, czy to był jakiś po prostu fan gry, który sprzedał ten model Gaijinowi, myślę, że on po prostu patrzył na wymagania postawione przez główne biuro uzbrojenia, a nie na faktycznie to, co się stało z prototypami, tak? Bo jak wspomniałem, nie nad wszystkimi rzeczami było tutaj pracowane i ta grubość pancerza na wieży była znacznie mniejsza niż to, co mamy tutaj w grze. No ale hej! Biorąc pod uwagę, że tym czołgiem chcemy się tylko w War Thunderze pobawić, no to okej, może być
ta większa grubość. W środku też widać ten zmniejszony magazyn amunicji. Tutaj działonowy ma 4 pociski 122 mm, te scalone, te jednoczęściowe. No i później już musi je wyciągać tutaj z magazynu kadłubowego. Na więcej pocisków nie było tutaj po prostu miejsca. 24 max, widzicie jakie one są ogromne, zresztą jeszcze raz teraz na ekranie zdjęcie, jakie one są naprawdę ogromne, ale one też się tak wydają, bo ten czołg, zobaczcie też przy tych ludziach, jaki on jest niski. Także mamy tutaj faktycznie prototyp, który jest pojazdem premium, także troszeczkę więcej sobie nim zagramy niż normalnie. Pojazdy premium staram się pokrywać troszeczkę rzetelniej. Od strony rozrywkowej zagramy sobie przynajmniej ze 3 rundy, bo jeżeli zdecydujecie się zakupić ten pojazd, no to chcę, żebyście mieli dokładny wgląd w tym, jak się nim gra. A jak się właśnie nim powinno grać? Prędkość maksymalna, którą możemy tutaj osiągnąć, bo w War Thunderze no nie przegrzewa się nam olej, no to jest faktycznie 60 km na godzinę. I wyobraźcie sobie to, że mamy na battery ratingu 6.3, mamy 122 mm armatę o praktycznie tych samych właściwościach balistycznych. To 122 z ISA 2, tyle że dostajemy to na całkiem dobrze opancerzonej platformie, która zapierdziela jak głupia po prostu. Mamy tutaj teoretycznie glass cannon, który nie jest glass cannonem, bo mamy również na nim świetny pancerz. Popatrzcie, weźmy tutaj działo Pantery z 500 metrów, no i przednia górna płyta jest po prostu nie do przebicia. Przednia dolna jak najbardziej, bo jest jeszcze w tym pierwszym prototypie pochylona, no i to jest killshot, nie, ogólnie, jest pochylona pod mniejszym kątem. No i tak samo no tutaj, no niestety ten front wieży, te poliki, no tutaj właz kierowcy, popatrzcie, no to wchodzi i robi siekę w środku, no nie. Ale jeżeli strzelec takiej pantery, no gracz takiej pantery nie wceluje się dokładnie, to tu się dingnie na przykład od wieży, nie? Niekoniecznie tutaj w pierścień wieży, bo pierścień wieży jest prawie w każdej pozycji do przebicia, no ale jest on dość mały, no z tych 500 metrów nie jest wcale tak łatwo się w to wcelować, nawet w War Thunderze. No i tak samo, jeżeli popełni jakiś błąd, no to ta przednia płyta nam dingnie ten pocisk. To prawda, no już długa 88 zrobi siekę z tego pojazdu, no nie? Ale przypominam, ten kadłub był projektowany z myślą o odporności na PAK-40, a nie na KWK-42, czyli tą dłuższą wersję 75, a mimo to jest w stanie ją przyjąć na klatę. No ale praktycznie tylko na klatę. No ale wciąż, jeszcze raz to powiem, mamy tutaj podwozie, które jeździ 60 km na godzinę w terenie. W sensie w War Thunderze, oczywiście w realu tak nie było, ale w War Thunderze tutaj czysto technicznie ten pojazd jest wprowadzony i ma najlepsze możliwe statystyki, jakie mógł mieć. Czyli faktycznie 60 km w terenie, 122 mm armata i pancerz, który jest w stanie wytrzymać naprawdę sporo, o ile nie trafimy na super snajpera, który dokładnie wie, co strzela. Dodatkowo, większość graczy nie zdaje sobie sprawy, że T-44-122 ma inny kadłub niż T-44-85 i T-44-100. Więc jak po prostu widzą ten czołg, to nawet nie próbują strzelać w kadłub, tylko próbują strzelać w poliki wieży, a to nie zawsze wchodzi po prostu. Wy już na szczęście wiecie, jak zobaczycie T-44-122 na killfeedzie, będziecie wiedzieć, że gdzieś jest, to wiecie, przednia dolna płyta pancerza, szyja ogólnie i czołg jest wykluczony z akcji, albo oczywiście tutaj wielka kabina kierowcy. No ale my tym czołgiem w pierwszej linii grać nie będziemy ze względu na jego reload, prawie 25 sekund. Co by się zgadzało w sumie mniej więcej z tym, co wyszło na poligonie przy testach 122 na T-44. No tam było od 2 do 3 strzałów maksymalnie na minutę, czyli tutaj mamy taką wartość pośrednią, 3 strzały oddamy w minutę i 15 sekund około. Więc jest to całkiem zgodne po prostu z tym, jak to wyglądało w realu. Także bez zbędnego pierdzielenia, przez ten reload będziemy po prostu się starali grać w drugiej, jak nie nawet w trzeciej linii. Jesteśmy snajperem z potężnym pierdzielnięciem. Jesteśmy w stanie pantery i tygrysy ściągać od przodu na strzała, a nawet tygrysy dwójki będziemy w stanie rozwalać z tego. Zobaczymy, co się urodzi w tych rundach, no i przeskoczymy do pierwszej z nich. Aha, jeszcze jedna rzecz, przepraszam, pewnie niektórzy z was zauważyli. Tak, jest mój już decal w grze. Także chyba wiekopomny moment, jak dla mnie przynajmniej, pewnie dla mnie to jest trochę ważniejsze niż dla nas, no ale jestem chyba pierwszym polskim twórcą War Thundera, który uzyskał swój decal w grze. Tyle, że on jeszcze nie jest do kupienia, bo jeszcze nie jest połączony, widzicie, TV Kowalowy decal, już na zawsze zostałem częścią War Thundera. Jestem częścią gry. Tylko, że wy go jeszcze nie możecie dostać, ponieważ sam decal został wprowadzony do gry, ale nie jest jeszcze połączony z moim linkiem zniżkowym, którego jak użyjecie, żeby coś kupić w grach Gaijina, to dostaniecie 3% zniżki i mój decal. No i dzięki temu wesprzecie ten kanał bardzo mocno. Jak tylko pojawi się ten link zniżkowy, żeby to wszystko działało, to jeszcze dostałem informację, że to będzie w przyszłym tygodniu po prostu. W sensie ja to nagrywam 4 maja, nie wiem kiedy zobaczycie ten odcinek, kiedy uda mi się go skleić i wrzucić. Także może już to będzie działać, wtedy będzie link w przypiętym komentarzu oczywiście do skorzystania z tego.
A jak jeszcze nie będzie, no to po prostu poczekajcie i w jakimś przyszłym odcinku link na pewno, jak tylko będzie działał razem z tym decalem, oczywiście was o tym poinformuję, czy to będzie w przyjętym komentarzu, czy w następnym odcinku, czy na poście na karcie społeczności, czy się dowiecie tego z mojego Twitcha, ogólnie wrzucę tą informację na pewno wszędzie. Dobra, bez zmiennego już naprawdę, przeskakujemy do pierwszej rundy. Serio, nie wiem co z tym decalem, próbowałem go poprawić i jak daję dwustronny, to mi się pojawia z tyłu, wiesz, takie coś, no nie wiem. Próbujemy jechać na snajpera oczywiście, bo my jesteśmy snajperem, a nie brawlerem tak zwanym. Jesteśmy tankiem i no DPS-em, tyle że raza porządnie. Więc zapieprzamy na snajpę. Będziemy tam mieli do czynienia z panterą na snajpie. Nie zatrzymuję się nawet tutaj, żeby nie kusić losu. Z tą panterką zmierzymy się, jak już będziemy na snajpie. O, jest tak szybka platforma do przejeżdżania tak dużego działa, że naprawdę. Czysta przyjemność. A ktoś do tej pantery tam strzela, to może nawet ją zdejmą. Zanim ja tam dojadę. Wygląda na to, że próbują mieć jej numer. Okej. Akurat krzaczor. Dystans mniej więcej znamy, bo obok punktu stoi, a tam było 700 na punkt. Dobra, teraz długi okres przeładowania. Tutaj Tygrys, H1. Tam E. Zmierzmy sobie dystans. Wystarczyło zmierzyć dystans i gościu zniknął, dobra. Mniej więcej dystans znamy dzięki temu. Z Rzymianina wysłaliśmy do hangaru, przynajmniej mam nadzieję. O, tu jest Tygrys, proszę bardzo. Zacznijmy mierzyć dystans i ustawmy się tak, żebym mógł go widzieć, żeby strzelić na pewniaczka. 600. Oj, zniknął. Serio, nie wiem, czy ta pantera po mojej prawej nie została zniszczona, zrzuciła dym dopiero co. Ta, zrzuca dym, musiała zostać trafiona. A, ktoś ma jej numer, elegancko. Dobra. Myślę, że tu gościu nie będzie skupiony na tym, co będzie przed nim, tylko faktycznie będzie skupiony na mieście, ta pantera. Która się tu przemknęła. Ale ja potrzebuję mieć płaski teren, żeby do niej... O, to Tygrys jest. Dobra, mamy go. Wydawało mi się, że panterę tu jeszcze widziałem, chyba że ją zdjęli. Już. Chyba, że już ją zdjęli. Nie przyglądałem się killfeedowi aż tak bardzo. To tak jak pamiętamy, żeby grać z rezerwą, bo przeładowanie jest długie jakie jest. To nawet to ma ręce i nogi. Jacques Panther. Za nisko w Jacques Panther. Teraz mamy długo czasu. Dużo, dużo czasu, żeby się zastanowić, co się wydarzyło. Tam było 850, ja strzeliłem na 800. Prawie idealnie było. Chłop puszuje cały czas, nie odpuszcza. Musimy znaleźć pozycję, w której będzie go lepiej widać. O, związali go walką. A my go związaliśmy do hangaru. O, to Pershing tu jedzie. Dystans. Czeli? Masz go?
Cholera. Nie widzę go. Nad podkładem jego silnika przemknęło. Super Pershing. Ale nie widział, co się stało. Chyba na szczęście dla mnie. Pierwsze chybienie, faktycznie. Wcześniej zawsze coś tam zahaczyliśmy. Trzeba było poczekać na lepszy strzał. Ja myślałem, że on po prostu się tu będzie lampić. Tam wiemy, że Tygrys przejeżdżał. Zawsze mogę poszukać lepszego miejsca, może żeby go zauważyć i trafić. Jest, chyba mamy. Udało się. Dobra, tutaj przedpole Alfy. Nie wiem, tam jest ich respawn, to mnie nie interesuje teraz. Jumbosa nam zdjęli. Tygrys E. Gdzieś tutaj jednak będzie. What? Nawet mnie chyba nie oznaczyło. Waffenträger. Mam nadzieję, że overpressure wejdzie z tego pocisku. Nie weszło. Wow. Wow. Przeszło na wylot. Musimy tak sobie pozycję znaleźć, żeby być z prawej kompletnie skryci. I tu będziemy mieli Shermana na 400, obstawiam. Tak jest. Dobra, i niestety nie wiem, jak się skończy ta runda, bo ja muszę wyjść, muszę zawieźć siostrę do weterynarza z kotem. Także przeskoczymy do następnej. Pola Polski, no tutaj może być ciekawie. Okej, wiem, że był czołg ciężki jakiś na C, ale chyba został zgaszony, zobaczymy, bo ci na C chyba są teraz rozrywani przez naszych z punktu B, tak to wygląda przynajmniej. Killfeed jest kompletnie nasz. A, pełen aptier, BWP1 gdzieś jest. Nie wiem, czy to jest trup, czy nie. A, tak, walnąłem w trupa, cholera. Ale tutaj po prostu zostali zmieceni z powierzchni ziemi przy punkcie C, z tego co widzę wszyscy. Przynajmniej póki co. Wygląda na to, że nasi naprawdę ich wykosili. Na punkcie C. Oho, halo. Najpierw Tygrys drugi, Leopard później. Bo Leopard już też obrywa. A my się mamy dobrą chwilę. Czasu mamy dość, żeby się zastanowić, co tam się dzieje. Dystans do Leosia. Jakieś 700. Dobra. Leo jeden zniszczony. Maus! O ja. Na Mausa trzeba będzie uważać. Nie, to Ferdek! Myślałem, że to Maus. Jak daleko? 450. Jest i Ferdek. Dowiedzmy się, jaki tam jest dystans. 750, to na 650 będziemy strzelać zaraz. Czy oni właśnie? Nie, już myślałem. Dobra. Pershing Jumbo zniknięty. O. Coś się tam zrespiło. Ale i tak się już runda skończyła. O, wow. Ta sama mapa.
Chociaż nie, mniejsza wersja od drugiej strony jest grana. No ale może teraz będzie się troszeczkę więcej działo, tak? Zobaczymy. Jako, że jest to pojazd premium, zagramy im trochę więcej, bo jeżeli ktoś by chciał na niego wydać kasę, no to jednak, żebyście w pełen down tier, to żebyście się bardziej napatrzyli na tą maszynę, nie? Kiedy ona jest, tak jak mówię, no maszyną premium, kosztuje prawdziwe pieniądze, więc cały czas 60 na godzinę. Gaz do dechy. Które zwolniło, bo już pewne manewry wykonałem, by uniknąć tych drzewek. Dobra. U, C. C jest brane przez pojazd. Cześć, Pantero. Nie ma to jak móc walnąć przez przednią płytę, naprawdę to jest przeprzyjemna sprawa. Znowu biorą C, teraz to musimy przeładować. Akurat mi antena zasłania. Chyba widzę. Tak jest, mamy to. Challenger zgaszony. Chowamy się tutaj za krzaczkiem, chociaż odrobinę. Bo i tak przeładowujemy. Jeszcze na C coś jest? A, tu się chyba dym musi skończyć, żeby nas się zorientował, że to już koniec męki na C, przynajmniej na razie. Wydaje mi się. A, jakieś czołgi ciężkie są. Oznaczone. Tutaj. Na C chyba jest ok. Chyba. Mam nadzieję. Dobra, kometa. A to na respie na razie. Jeszcze może jej nie chcemy molestować. Tutaj na ciężarki popatrzmy, bo coś tutaj było podobno. Nie wiem, czy się już nie zmył. Jest. Dobra. O! Dobra, tu poznamy dystans. To będziemy wiedzieć też tam, jaki jest. 600. Pociski wolumetryczne, tak? Volumetric shells. Według gry się rozpadło. W realu wiemy, jak było. By. Gdyby się nie zesrało. Nie wiem, że ta kometa pojechała. To mnie trochę martwi. Dobra, tu będzie ile? Z 900? Jest 900. Niezadowolony Werbel Wendt. Bardzo niezadowolony Werbel Wendt. Dobra. Niestety no. Na respie go walę, ale usprawiedliwienie mam, bo walił też do mnie. A tylko pelota, nie? I tak już chłop przegrał grę. A ten niekoniecznie. ARL... O! To ARL-a walę na respie od kopa. Poczekajmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Przejechał już na pewno 20 metrów. Chciałem kapkę wyżej. Myślałem, że już się zbliżył. Chciałem w bok wieży walnąć. Przednia płyta, jak widać, nie siadła. Kurde, B przejęli, Alfę przejęli, ale tego ARL-a nie odpuszczę. Muszę go walnąć. Siedemset. Gąska, o! Dobra. Myślałem, że mnie nie widzi. Nie widzi mnie. Jakbym strzelał trochę lepiej, to wiecie. To by było lepiej. 25 sekund. Nie wiem, czy on nie zdąży tego naprawić czasem. Powinien zdążyć, ale... Ale ARL-a żegnamy. Alfa nasza na brawo walczą. Staje chyba następny jego mość na igrespie. Z M10, biedaczek.
O, ten za RL-a. No wszystkie punkty nasze teraz już. Jeżeli tu było 900, to tam bym powiedział, że będzie 1200 max. Oj, nie. Za duże wyprzedzenie wziąłem. Mój błąd. Mój błąd. Ale chyba dystans był dobry, powiem wam. Pojedziemy na C. O mój Boże, zrespił się. Jak pantera. Dobra, jedziemy na C. Co za maszyna, naprawdę. Dostać taką armatę na takim podwoziu, powiem wam. Na tak zwinnym podwoziu, które mimo wszystko jest w stanie wytrzymać jakiś ostrzał. To jest sprawa niesamowita. Za późno się zorientowałeś, kolego. Tam jeszcze przemknął w panterce, w prototypie. Tu do mnie wali. Co tam mamy? Sztuk. Ja nawet nie zdążę przeładować, zanim ta runda się skończy. Jeszcze jedna pantera tutaj jest. Dobra. To co, dobiliśmy 10 fragów idealnie na koniec rundy. No jest przemaszyna, naprawdę. A ja ją kupiłem dopiero chwilę temu, nie? Przed odcinkiem. To są moje chyba pierwsze 3 rundy w tej maszynie. Może 4. Bo tam jedną grałem rozgrzewką, żeby zobaczyć, jak się w tym gra. Tam 7 fragów zrobiłem. Później musiałem z drugiej rundy wyjść, nie? Czekajcie. T-44-122. Zginąłem... Nie, 5 bitew miałem. Zginąłem 5 razy. 75% win rate'u. A nie, przepraszam, zginąłem 2 razy, z czego raz musiałem wyjść przecież, nie? Także mamy 15 do 1 KD. Na tej maszynie. I to raz, dlatego, że musiałem pojechać z kotem zawieźć siostrę do weterynarza, nie? No to naprawdę, ten pojazd to jest przepotężna maszyna. Nie spodziewałem się, że jest aż tak dobra. Będziemy nim grać częściej na streamach na pewno. Ode mnie tyle, dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia w następnym odcinku.